Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered! Jezus, i znowu zapomniałem się na początku ukłonić na znak szacunku do was, do moich widzów, za to, że oglądacie tę serię i komentujecie, chociaż komentarzy mało, na razie. Może się zmieni to w przyszłości. Dobra, już zadzwoniłeś se raz. Dzięki. Poszedłem poza nagraniem do naszego boskiego kowala i stworzyłem sobie broń z dusz bossów. Nie ze wszystkich dusz, bo nie stykło mi od razu materiałów, ale oto jakie broń stworzyłem. Na start. Nie ta opcja. Miecz Furii Quelag. Wygląda zajebiście i zadaje obrażenia od ognia. A co najlepsze, im wyższe mam człowieczeństwo, z tego co doczytałem na Wikipedii, do 10 punktów, tym wyższe obrażenia. Wygląda zacnie. Tak więc na pewno będę z tego korzystał. No, bynajmniej przez jakiś czas. Bo jak na razie mój prosty miecz ma i tak obrażenia większe, ale jest mniej trwały. Oto ma 600 wytrzymałości, a tu zaledwie 300. No i jest też oczywiście cięższe. No. Róg księżycowego motyla. Jest to włócznia. To akurat nie ma nic specjalnego. Jest to po prostu zwykła, normalnie walczysz tym jak zwykłą włócznią. Różnica jest tylko taka, że jest to włócznia, która zadaje obrażenia magiczne. Pięść z kości smoka. To jest... Z czego? To jest chyba z... Z czego ja to zrobiłem? Chyba z duszy tego... automatona, strażnika Anorlondo. No, wygląda to w taki sposób, a tak właśnie tak. Trochę jak cestusem, nie? A patrzcie na atak ładowany, na atak ciężki. Takie mocne ładowanie po prostu, żeby sprzedać podbród, taki silny podbródkowy. I jeszcze łuk Mrocznego Księżyca. Po prostu łuk. Myślałem, że będzie miał to jakiś efekt, kiedy używam tych strzał. No ale najwidoczniej nie. Chyba, że po prostu dzięki... Chyba, że te strzały po prostu biją większe obrażenia. Kto wie? O, sprawdźmy w sumie. Wow. Naprawdę słaby jest zasięg tych strzał. Znaczy tych. W ogóle strzały. Strzały są tutaj strasznie słabe. Dobra, ściągnij mi to. I wrócę sobie tutaj do tego, co miałem, czyli do talizmanu z kości słoniowej. A jeszcze bym zapomniał o opisach. Miecz Furii Quelag. Zakrzywiony miecz, w którym zaklęto duszę demonicznej Quelag, córy wiedźmy z Izalit. Jego ostrze pokryte jest łuskami, kolcami i ogniem esencji chaosu. Jego potęga w dużej mierze zależy od człowieczeństwa dzierżącego go wojownika. Róg księżycowego motyla. Broń, której budulcem stał się księżycowy motyl, tajemnicza istota z ogrodu Darkroot. Czułki motyla, jak na dziecię Sefa przystało, są przesiąknięte czystą magią. Pięść z kości smoka. Broń, w której zaklęto duszę żelaznego golema, strażnika fortecy Sena i pogromcy poszukiwaczy wejścia do Anorlondo. Bogowie spoili te dusze ze smoczymi kośćmi, tworząc potężne serce dla tego potwora. I łuk Mrocznego Księżyca. Łuk, w którym zaklęto duszę Gwyndolina Mroczne Słońce, bóstwa czuwającego nad opuszczonym miastem bogów Anorlondo. Ten złoty łuk jest przesycony potężnymi czarami, które ukazują pełnię mocy, gdy strzelec korzysta z księżycowych strzał. No, niby tak, ale w sumie to nie bardzo. No, ale zakładam, że to się po prostu bardziej na obrażenia przekłada, aniżeli na faktyczny wygląd tego. Kurde, guzik.
Miałem w tym odcinku udać się do ogrodu Darkroot, ale odkryłem, że mogę coś jeszcze podziałać w tym. W Azylu Nieumarłych. A konkretniej odkryłem sobie skrót do niego, właśnie z tej miejscówki. Jezus, co ja powiedziałem? Do Azylu Nieumarłych? Boże! Do Kapliczki Zjednoczenia odkryłem sobie stąd skrót. Ale ten skrót umożliwi mi właśnie też powrót do Azylu Nieumarłych. Nie, Łuk zostaje akurat. Na sumie płomień też mogę zrzucić, bo nie korzystam tak z piromancji już. Coś tu jeszcze? A ten miecz Quella chyba ominąłem. Gdzie on jest? Miecz? Tu jest miecz Fubi Quella. Okej. Ale co jest najważniejsze, okazało się, że ta babka, którą uratowaliśmy w grobowcu olbrzymów, znikła. Nie ma jej już tutaj. A wygląda to tak, jakby, no nie wiem, postanowiła się stąd gdzieś przenieść, nie wiem. No, na tej lokacji to już jestem przeładowany totalnie. One-shotuję po prostu miejscami. Tutaj właśnie wcześniej była ta babeczka. Sobie klęczała przed tymi zwłokami, teraz gdzieś zniknęła i nie mam pojęcia, gdzie ona jest. A to jest skrót do Kapliczki Zjednoczenia. Teraz muszę uważać. Okej. Aha, okej, no tak. Musiałem w drugą stronę być obrócony. I poleciałby ze mnie. Kongracja. Dobra, od tej strony się gorzej tu wskakuje, ale... Udało się. No, i teraz niestety, ale właśnie, spróbuj skok. To jest naprawdę bardzo dobra porada, bo muszę idealnie tam wskoczyć. Dobra. Trochę dusz mam przy sobie, więc wolałbym nie stracić. Wow. Nie no, po prostu wow. Widzę, ten skok naprawdę ma własne jakieś prawo życia. Jeśli chodzi o to, kiedy ja mu każę... O, teraz to skoczył. Chciałem zrobić unik, a teraz to sobie gościu skoczył. Frank, widzę, znowu śpi. Nie śpimy! Dobra, wiecie co, finalnie widzimy się tu, bo już mnie szlak powoli trafiał normalnie od tych skoków. Ile można skakać jak pajac tylko po to, żeby grać ciągle nie łapała tego durnego skoku. Serio, jakby to było pod jednym guzikiem, po prostu biegnę, wciskam tak jak w drugiej części, biegnę, wciskam sobie lewą gałkę i on już skacze, zajebiście. Nie, bo tutaj zanim ja dobiegnę do tego, już jestem na krawędzi, wciskam te dwa. Coś wiecie, jednocześnie gałkę, jednocześnie szybko gałkę w przód i do... i ten? To co? To figa. Bo zanim on tam zanim on zajarzy tę animację, no to ja już zdążę po prostu zginąć. Znaczy wróć, zginąć. Zdążę spaść. Bo na szczęście ten upadek nie jest śmiertelny. No pff. No ale ten już by był. Dobra, co my tu mamy po kolei? Tu jest jakiś przedmiot. Są oczywiście tereny, które już znam. Plus
jest. Widać, że ma mi obrażenia robią te drzewce. Ale kępka mchu zawsze warto... Kępkę zawsze warto mieć w zapasie. Chciałem się dostać do azylu, bo... Uważaj na prawo. A, że tu. Iluzoryczna ściana. Serio? No nie widzę, co tu było cały czas ognisko. Boże, poważnie. Jeszcze powiedz mi, że to jest ognisko, do którego się mogę teleportować. Nie, chyba nie. Boże, tu było cały czas ognisko. No bez jaj! Jak już jestem, to je rozpalaj to z wielką chęcią. Jak już mieć ognisko, no to rozpalone do maksimum możliwości. I cyk. Maksymalne rozpalenie. Dobra. To teraz tak. Tutaj szedłem wcześniej. I właśnie. Dajcie mi chwilkę jeszcze. Okej, jestem z powrotem. Musiałem sobie mapkę włączyć tego miejsca, bo nie miałem pojęcia, jak tu się inaczej przemieszczać. I okej, jak pójdę gdzieś w tym kierunku, to dotrę do miejsca, gdzie mnie jeszcze nie było. Nie ma czarowania. Tylko 2000 dusz gości jest wart. Jesteście wyzwaniem dla człowieka uzbrojonego w zbroję Anorlond, nie. Dla mnie jesteście wyzwaniem, no po prostu. Już. Wcześniej może byliście, ale teraz już nie jesteście. Dobra, czekaj, mapka. Dobra, zobaczmy, jestem na klifie. Okej, mam takie coś. O, i to będzie to. Tu gdzieś powinna być niejaka Alvina, według mapy. I to jest postać, bo nie mogę powiedzieć 100%, że to jest osoba. Na przykład Vamos to jest też postać, ale to nie. To. Ja nie mówię, że to już jest. Że to już nie jest osoba, tylko to po prostu nie jest osoba. To jest chodzący szkielet. Dało się. Spróbuj zad. Okej, nie wiem czy chcę. Rozmar. Czy to? Czy to jest kot? Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me, but comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark, tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Nie. I see. The result most heathenish and gross. Then there is nothing more to say about this tedious reckoning. Begone from here, pernicious caitiff. Okej, co? A nie mogę jeszcze pogadać. Aha, kurde. Serio? No dobra, spodziewałem się czegoś więcej.
Kurde, ale byłem blisko na znalezienie za pierwszym razem, bo pamiętam, że przechodziłem przez tą miejscówkę. Dobra, tu gdzieś był... O, są grzyby. Tu gdzieś powinna być ta skrzynka z zaczarowanym żarem. Jak ją zlokalizuję, to to jest pierwszy krok na przejście dalej. O, jest! Tak, powiem, że te grzyby tego strzegły. Boże, co jest napchane do tych grzybów, że one takie coś potrafią zrobić? No patrzcie, w ogóle jak jeden grzyb jest tak pancerny? Żywica złotej sosny. Ej, ty w sumie właśnie, bo on w wodzie stoi, to on nie jest takie głupie. Żeby go trochę potraktować prądem. Ja spróbuję go tak, błyskawica po prostu zdzielić. Nie duże obrażenia. Boże, nie duże, no akurat bardzo duże obrażenia. Kurde. 5. O, teraz wyjdzie. No i nie. Tak czy siak dostawał. W miarę podobnie po mordzie, ale czekaj. Tu jest to, czyli... skrzynka, czyli idę... trochę... no, na... no w tym kierunku mniej więcej muszę iść. Zobaczmy, co takiego mi się tu kryje. Gdzieś tu jest ta ścieżka, pamiętam. Tam odkryłem ścieżkę wcześniej. Tutaj. Tu jest śmierć. Tutaj też. Nie, 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 nie. Ani mi się wasz. O, no ostatnie co bym chciał teraz, nie? Ostatnie co bym teraz chciał. To spaść jak debil i zginąć w taki sposób. Dobra. Kurde, nie wiem, czy się cofam, czy idę dalej. Tu? Nie, tu idę dalej, tu chyba mnie nie było wcześniej. Tam, gdzie wcześniej byłem przed chwilą, były te wielkie koty, z tego co kojarzę. Tu? Nie, jak tam zeskoczę, to zginę na pewno. Jak pójdę w górę, to co? To nic. Jestem tutaj z powrotem i tyle. Trzeba się w tej mapie zlokalizować. O! Okej. Okay. Jest przejście. Tu, czekaj, gdzie to? To jest to. O Boże, przejście teraz pomyliłem! Kurde, nie, okej, okay, będzie mi łatwiej teraz to znaleźć, czyli stąd. Dobra, to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okej, okay, czyli czekaj. Czyli tu idę cały czas na wprost, tam, no nie, tam dalej, tam wyżej nie wejdę. Ale tu jak najbardziej. I tutaj jestem nad tą przepaścią, czyli teraz idę w tym kierunku, a jednak muszę jednak wejść wyżej. Okej. Okay. Aha, a da się w ogóle wejść wyżej? Czy już tutaj zaskoczyłem i się nie cofnę? A nie, to jest to wejście, dobra. Czekaj. Co, teraz tędy? Żeby się cofnąć? Czy się będziemy się teraz cofać do ogniska? Mam nadzieję, że nie będę się musiał do ogniska cofać, żeby jeszcze raz
próbować znaleźć drogę. O, dobra, jest. To jest tu. To jest krawędź. Dobra, to idę teraz cały czas krawędzią klifu i powinienem znaleźć takie zejście w dół. O, właśnie. To zejście w dół. Jest! Dobra. I to jest miejscówka, którą chciałem... No, było blisko. To jest miejscówka, którą chciałem zlokalizować właśnie. To jest chyba właśnie grób właśnie Artoriasa. Zbliża się cierpienie. Potrzebujesz smutek. Cierpienie znowu się zbliża. Oho, świetnie. Chyba wiem dlaczego. Pewnie jakiś boss. No, na pewno. Za dużo tu wrogów. Znaczy wrogów. Kurde, tutaj ile jest tych... Mieczy jakichś powbijanych tu. Falcjon. Uważaj na łzy. Jakiś prosty miecz. Jakiś złamany miecz. Znowu zbliża się cierpienie. Uważaj na łzy. Taki gigantyczny miecz jest. O! Oho, i kactenka. Świetnie. Mhm. O! Hej, wilczku! Duży jesteś! Okej. Okay. Trochę mikro w górę. Wielki szary wilk Sif! Odeją! Miałem blokadę. Miałem tarczę w górze, a dostałem obrażenia tak czy siak. Ej, no! Na końcówce animacji zdarzy mi to przerwać. Nie wierzę. O, tu błyskawica nieźle go siepie. Dobra, leczenie. Au. Kurde, ale widać, że to jest walka, którą powinienem odbić dawno temu. Tylko, że po prostu jestem za bardzo napakowany, jeśli chodzi na całe to podejście. O, jeszcze oberwał. Nieźle. Nino, weź mi ten miecz. No. Już prawie. Jest! Zdjęty! Sztuka kroczenia w otchłani, takie trofeum. Dusza Sifa, człowieczeństwo, kość wiodąca do domu i przymierze Artoriasa. Nowy pierścień. Okej, sprawdźmy najpierw duszę. Dusza z wielkiego szarego wilka Sifa, strzegącego grobu Artoriasa, kroczącego w otchłani. Aha, i to tyle z tego opisu, dobra. A pierścień? Podróżuj przez otchłań! Ten pierścień jest symbolem paktu, jaki Artorias zawarł z mieszkańcami otchłani. Ten, kto jest w jego posiadaniu, może bezpiecznie podróżować po otchłani. Nice! Okej, zauważyłem też, że mogę, wykorzystując duszę Sifa, u tego giganta w Anor Londo właśnie mogę stworzyć miecz Artoriasa. Co wy za tym, że... Co wy na to, żeby od razu go zrobić? Tylko szkoda tego nie wykorzystać, co nie? Niestety do Darkroot wrócę jeszcze tak czy siak, no bo... Mam tu jeszcze co nieco do zrobienia. Ale to innym razem. Na razie... Lecimy do Anor Londo. I biegusiem do Kowala. Dusz chyba powinienem mieć w
aż nadto na stworzenie tej broni. Specjalnie sobie sztylet ulepszyłem, bo jest kilka różnych broni, które można właśnie przemienić w bronię z duszy bossa. Ten konkretny miecz mogę uzyskać z... na przykład ze sztyletu. Dlatego od razu go wyciągnę. Od razu jak tego to zobaczyłem, to wyciągnąłem sobie sztylecik i ulepszyłem go do plus 10. I cały czas go tak nosiłem ze sobą, tylko po to, żeby mieć go właśnie w razie W na walkę. Znaczy na po walce właśnie z Sifem. W sensie, no widziałem tylko, że jest dusza Sifa wymagana, ale myślałem, że to jest jakiś po prostu, wiecie, dorąbany przeciwnik, a nie taki wilk. I to jeszcze taki gigantyczny, przecież on był od takiego zwykłego wilka, to był chyba co 1000 razy większy. Ja nawet nie wiem, czy bym chciał wiedzieć, czym był karmiony. Przecież walnąłem, że Artorias. Wreszcie sobie czemu walnąłem? Może to był wilk Artoriasa, kto wie? Przecież Sif to takie trochę żeńskie imię, może to była wilczyca nawet. Who knows? Siema, mordo. Dobra, modyfikacja. Sztylet. Wielki miecz Artoriasa. Poproszę. I mogę to jeszcze bardziej ulepszyć, czy nie? Mogę, za demoniczny tytanik, no to lecimy. Lecimy. Trochę się go uzbierało, więc... O, i to jest tyle. O, temu też mogę ulepszać, dobra, no to... Lecimy z koksem. Okej, 5000 kosztuje każdy taki upgrade. Dobra. Zobaczymy, jak ten miecz wygląda. Tylko może gdzieś, gdzie będzie trochę więcej światła. Kość powinna mnie zabrać z powrotem do ogrodu. Tak więc, let's go. Dobrze. Miejsce jest chyba wystarczająco. Dobra. Miecz. Jest. Wielki miecz Artoriasa. O, jest o wiele lepszy od mojej aktualnej broni, ale jest też troszeczkę cięższy. O 4 punkty. No, wygląda zacnie. To nie jest w ogóle ten sam miecz, którym walczył ten wilk. Dobra, uniki są bez zmian. Nie znalazłem jeszcze setu zbroi, który byłby lepszy od tego aktualnego. I to mnie trochę martwi. Dobra, opis. Jest to miecz, w którym zaklęto fragment duszy wielkiego, szarego wilka Sifa, strażnika grobu Artoriasa kroczącego w otchłani. Jego ostrze zostało przeklęte, gdy Artorias zawarł przymierze ze sługami otchłani. Dzięki czemu miecz może zadawać rany duchom! O kurde! Super! Czyli dzięki temu mieczowi będę mógł walczyć z duchami w Nowym Londo! A co najlepsze, nie będę musiał wykorzystywać do tego chwilowej klątwy. Zajebiście! Zobaczmy jeszcze ataki. Okej, no tutaj takie typowe. Tu jakie ładowane pchnięcie. I to jest zawsze! Okej. A w dwóch rękach? Dobra, a silny atak? A, takie coś. Okej. Okay. A jakieś ładowane są ataki? Tutaj nic, a ten? Też nie. Okej, okay, no ale będzie zabawy. Głównie przez tą wartość przeklinania wrogów. Ale dopóki się nie uporam jeszcze z tym, co jest niżej, a widzieliśmy w tym odcinku, kiedy zwiedzałem sobie ten ogród, widzieliśmy to, co jest niżej, jest tam taki wielki potwór, którego trzeba zabić. Najprawdopodobniej jest to boss.
Tak więc, stety bądź nie, będę musiał się z tym rozprawić. I to myślę zrobimy w kolejnym odcinku. Ja już postaram się tam dojść tam na własną rękę, żeby nie marnować czasu odcinka kolejnego. Dzięki oczywiście mapce mogę zrobić to w miarę szybko. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Cześć!